Dzisiaj w ramach projektu Akademicka Opolszczyzna gościmy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Znajdujemy się tutaj z dwóch powodów. Pierwszy to uroczystość obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, natomiast drugi to otwarcie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Pani dziekan, spotykamy się dzisiaj z okazji uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Czy z okazji tego święta u Państwa na uczelni są jakieś tradycje? Tak, oczywiście. Tradycja jest wpisana w ten kierunek i od wielu, wielu lat już ta tradycja corocznego czepkowania jest pielęgnowana wręcz. Teraz oczywiście była przerwa siłą rzeczy, bo 2 lata pandemii, ale bardzo, bardzo się cieszymy, że wracamy do tego, co było. Jak wygląda ta tradycja? Czym ona się charakteryzuje? To jest po prostu z jednej strony wskazanie wszystkim młodym studentom, bo część jest po pierwszym roku, że już mają ten przywilej nałożenia czepka. Że jakby są pasowani w tym momencie już na takich studentów pielęgniarstwa. Z drugiej strony czepki bardzo bogatsze w paski, to już najlepiej wie pani prodziekan, wręczane są absolwentom. Absolwentom, bo to mogą być i panie, coraz więcej mamy panów, z czego się cieszymy. I to jest też pewien etap zakończenia studiów i tradycja wprowadzenia do zawodu. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach generalnie kompetentny specjalista to prawdziwy skarb. Proszę powiedzieć, czy pani uważa, że jest zapotrzebowanie na tego typu specjalistów medycznych w branży? Przepraszam, że tak powiem, ale to trochę retoryczne pytanie i pani się nie obrazi za to, bo to zapotrzebowanie jest tak olbrzymie. Oczywiście, że tak. I to zaczynając od podstawowej opieki zdrowotnej, przechodząc na kolejne szczeble, prawda, działań specjalistycznych, szpitali specjalistycznych, zakładów opiekuńczych, hospicjów, no gdziekolwiek pacjent wymaga pomocy medycznej. To wymaga też pomocy pielęgniarki. Proszę przybliżyć ideę powstania nowego monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. Na kierunku pielęgniarstwo dążymy do wzrostu jakości kształcenia. Możemy to osiągnąć poprzez wprowadzanie nowych metod kształcenia. Te metody oparte są na symulacjach medycznych po to, żeby ograniczyć stres zarówno u studentów, jak i u nauczycieli kształcących przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy. Jest to również taki proces, który staje się bezpieczny dla pacjenta, bo student dobrze przygotowany w centrum symulacji, gdzie możemy odwzorować różne sytuacje kliniczne w warunkach symulacyjnych, po zdobyciu tych podstawowych umiejętności, student w warunkach szpitalnych, oddziałów szpitalnych, w innych podmiotach leczniczych, te umiejętności kształtuje, ale już nie od podstaw. Myślę, że nauka na takich warunkach jak najbardziej zbliżonych do autentycznych jest ogromnie cenne. Tak, to jest nowoczesne kształcenie praktyczne. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne, kształtują swoje kompetencje miękkie i również mają możliwość szybkiego przełożenia teorii na praktykę. Ćwiczą sytuacje trudne, do których w warunkach szpitalnych nie byliby dopuszczeni. Rzadkie sytuacje kliniczne mogą przećwiczyć. W trakcie wysokiej wierności dysponujemy symulatorami wysokiej, pośredniej wierności, za pomocą których możemy zasymulować zawał mięśnia sercowego, możemy zasymulować odmę, możemy zasymulować krwotok. Taki nasz sztuczny pacjent płacze, mówi, wcielają się w rolę pacjenta standaryzowanego, nasi przyuczeni pacjenci, którzy odgrywają przeróżne role po to, żeby przyczynić się do tego profesjonalnego wykształcenia naszych przyszłych pielęgniarek, pielęgniarzy. Czyli absolwenci po zakończeniu nauki stają się kompetentnymi specjalistami, gotowymi do podjęcia pracy na rynku. Tak, dążymy do tego, żeby to byli profesjonaliści, optymalnie przygotowani do pracy na współczesnym rynku medycznym. Wiemy, że te wymagania stawiane współczesnym pielęgniarkom, pielęgniarzom są o wiele wyższe. Pielęgniarka, pielęgniarz obecnie wypełnia szereg specjalistycznych czynności, zarówno
medycznych, jak i pielęgnacyjnych. Jest Pani studentką drugiego roku pielęgniarstwa. Proszę nam powiedzieć, w jakiej sali aktualnie się znajdujemy, jakie zajęcia są tutaj przeprowadzane? Znajdujemy się w sali symulacji wysokiej wierności i tutaj mamy zajęcia, w której na tej sali, gdzie pracujemy w grupach dwu-trzyosobowych, gdzie odgrywamy różne jakby scenki, które mogłyby zdarzyć się w szpitalu. Myślę, że to jest bardzo wartościowe móc z perspektywy studenta pracować i już uczyć się na bardzo realistycznych fantomach, prawda? Myślę, że tak, bo dużo daje nam taka nauka tutaj, kiedy mamy praktyki i właśnie możemy jakby sami sobie rozplanować, co i kiedy zrobimy, niekoniecznie patrząc na to, co narzuci nam dana placówka. No i mamy tutaj taką trochę wolną rękę. My kierujemy sobie tym scenariuszem, jeśli jakieś tutaj mamy i naprawdę dużo jesteśmy w stanie się nauczyć.